No, dotknąłeś czegoś, co wydaje mi się, że w tej dramaturgii, którą ja uprawiam, no jest czymś bardzo ważnym. Świadome milczenie. To milczenie jest gdzieś budowane przez cały ciąg spektaklu, by jakby coraz bardziej w widzu wywołać sytuację, w której by to milczenie potrafiło być także krzykiem. To jest niesamowite, że zderzamy coś, co jest bardzo milczące, a zarazem przez swoją ciszę, jakąś wewnętrzną kontemplację powoduje, że rośnie napięcie i prawie, że eksploduje. Tak gdzieś bym czytał i budując obrazy w swoim teatrze, jakby także chciałbym, żeby ten element poza obrazem, poza użytą muzyką, jakby był konsekwentnie realizowany. Myślę, że tyle mogę powiedzieć na ten temat. No tak, ja myślę, że dotykamy tutaj czegoś, co jest formułą, którą od 50 lat uprawiam, języka spotkania z widzem, który eliminując słowo, eliminując anegdotę i literaturę, chce go zdobyć czymś, co dla mnie jest najważniejsze, czyli obrazem. Obrazem, który przed nim maluje. To jest takie malowanie na czarnym lejtramie, a trakt tego malowania i jego następstwa cały widz obserwuje, więc wydaje mi się, że to jest ważne, żeby on szedł za tym, co ja mu ujawniam na tym blejtramie, żeby go uwieść. No i w pewnym momencie ten bezsłowny język ma być tą szansą, by dotrzeć do tych pokładów, które przypuszczam, że czasami literatura nie jest w stanie się wedrzeć i dostać do człowieka. Po prostu sięgamy do tych warstw i do tych emocji, które czasami drzemią, a obrazem one najsilniej dla mnie się wyzwalają i mam na to dowody i prowadząc warsztaty i realizując te premiery. W tym terminie pantomima jest od razu skojarzenie z ciałem, z jego możliwościami, z jego i urodą, ale i jakimś dramatem w ujawnieniu. Śledzę tą pantomimę i przyglądałem im się, jakoś blisko byłem także kiedyś Tomaszewskiego i tam gdzieś zdarzało mi się czynić pewne rzeczy, ale odkrywałem pewną możliwość, jak rzeźbiarze w ciele ludzkim, jak odkrywają fotograficy, zderzając osoby z sobą. No, jest to dla mnie jakaś jedna z możliwości mówienia prawdy o człowieku. Pantomima to cudownie robi i mam dla niej duży szacunek, choć gdzieś na drugim biegunie. W pewnym sensie jest ta praca w moim teatrze i rola aktora. Myślę, że tak. Ja zetknąłem się z wieloma realnymi przeżyciami ludzi, których obserwowałem i gdyby w tym momencie, co widziałem, jaki jest ich dramat, jak się zachowują, jakie gesty, one są bardzo naturalne, ale myślę, jakbyśmy je przenieśli albo dostrzegli w pantomimie te zachowania i te obserwacje, by były wielką prawdą dla widza. Myślę, że może się to zdarzyć i wierzę, że się zdarza. Najmniej interesujące jest to, że przeczuwam, że jest pewien kanon zachowań pantomimy. Wiesz, jakby niewielu artystów i twórców chce odejść od tego, co mi się kojarzy. No oczywiście trudno tak zwerbalizować i opowiedzieć, ale są pewne gesty, pewne zachowania, które ja widzę, że są typowe dla pantomimy i myślę, że może przyszedł czas, żeby odkryć w niej inne cudowności, które w sobie nosi. Jakie one są? To jakby zostawiam tym, którzy no, czują się bezpiecznie w tej twórczości. Tak, to jest dobre pytanie, bo rzeczywiście mam na nie też odpowiedź. Tworząc obrazy w myślach, w wyobraźni, w jakimś sobie widzeniu ich, ale zanim jeszcze powstały, widzę ich jakąś taką cudowność i czasami nierealność. Mam wrażenie, że czasami zdarzają się sceny, które wręcz niemożliwe są, żeby zaistniały. A jak je też uczynić, sobie zadaję pytanie. Jak one mają powstać? Więc i później jest konfrontacja z rzeczywistością. Są takie trzy fazy. Pierwsza, kiedy sobie wyobrażamy coś. Potem, kiedy chcemy to, by się zmaterializowało i ponownie potem u widza się zdarzyło tak, jak sobie zobaczyłem kiedyś. I ten czas środkowy jest najbardziej trudny, najbardziej męczący i wydaje mi się, że czasami się
aż boję, że się muszę poddać, ale chciałbym dalej brnąć i wyjść z tego. Ale to jest sytuacja, która nie tylko jest radością tworzenia, ale i kłopotem i trudem. I kiedy potem, chociaż nie w pełni, bo to jest niemożliwe, żeby ta wyobraźnia do końca się odbiła poprzez pracę potem w finale, czyli w spotkaniu z widzem, ale jeżeli to się zdarzy w jakimś dużym procencie, to już jest dobrze. Tak, zdarza się, to znaczy jest tak, jest nawet w tej pracy, którą teraz jesteśmy świadkami, a mają tak blisko w sobie, są sceny, które mnie no, po prostu potwierdziły moje marzenia. Wiesz, tą wyobraźnię, którą uruchomiłem i zobaczyłem to teraz tak, no to jest uczta, to jest duża radość, że może się to więcej nawet, to się może jeszcze ciekawiej zdarzyć niż się pomyślało. To jest jakaś, nie wiem, rola boska. No, pytanie jest, mam wrażenie czasami, że się robię anachroniczny w tym, co robię, że może ta widownia już mi się zwęża, że jest już bardziej kameralna. Zresztą ten teatr nigdy nie chciał być no, stadionowy i dla wielkich sal i hal. Niemniej jednak mam takie pragnienie, żeby zdobyć tego widza, żeby on był gdzieś wewnątrz tego, co chciałem, żeby go uwieść, żeby go po prostu sprowokować i cały czas by tworzyć taką sytuację, w której no, byłby ze mną. Ale jest kłopot taki, że dzisiaj obraz zamienił się w komórkę, w billboard, tablet, laptop. On, już ten obraz na nas działa powszechnie i bardzo czasami naiwnie, by nie powiedzieć banalnie. Po prostu gdzieś chce nas zabrać nam wrażliwość, zabrać nam potrzebę zajrzenia do siebie. My też nie mamy czasu, żeby się czemuś przyjrzeć dłużej, żeby skontemplować. No, generalnie jest we mnie taki lęk, co się jeszcze może zdarzyć niedobrego. Od początku gdzieś ten aktor w tym teatrze no, nie był tym kanonem klasycznego aktora, jak jesteśmy przyzwyczajeni. Myślę, że nawet zgubiłbym pojęcie nawet aktor, choć, bo on jest częścią pewnej przestrzeni. On jest, no nie powiem obiektem, bo to było ubliżające, ale jest ważnym. Ja powiedziałem kiedyś, że chcę uprzedmiotowić aktora, a ożywić przedmiot. I w tym cudzie widzę pewne szanse dla tego teatru. I tu wydaje mi się, że w części jest odpowiedź, że kiedy ja mam coś martwego, a ożywiam i to przed nami staje, wyzwala niepokój, fascynację i ciekawość. Natomiast kiedy potrafię jakby zneutralizować osobę, zabrać jej prywatność, a wyzwolić w niej coś naturalnego, a nie ćwiczonego do grania. Ja bym był za tym, żeby osoby, które są też w teatrze u mnie, nie miały za dużo w sobie presji nauczonego zawodu, natomiast żebym ja poszukał w spotkaniu z nimi i w pracy tych elementów, które oni czasem nie są świadomi, a są cudowne w ograniu i wykorzystaniu. I wtedy nie muszą oni zakładać maski na siebie, tylko są sobą. Ale wtapiają się w ogólną wizję całego pejzażu, który jest. I właściwie ten obraz krzyczy dla widza, a nie poszczególny aktor. No, muszę się głośno do tego przyznać. W ogóle to ciało jest pierwsza rzecz wabiąca. Ona jest według niego, ja bym chyba nie stworzył żadnego spektaklu. I co chcę temu ciału dać? Chcę mu zabrać, jeżeli idziemy o jego na przykład biedę, czyli nagość. Chciałbym mu zabrać tą dziwną cechę pornograficzności, a zauważyć w tym ciele świętość. Jest coś takiego w fenomenie kobiety, bo wydaje mi się, że tu jest ten przykład bardzo łatwiejszy do przeczucia i zrozumienia, że jest coś ponad jej fizyczność zwykłą. Jest jak węższe w naturze kobiety. Kiedyś sobie powiedziałem, że mam intuicję kobiecą. Nie wiem na ile to prawda, ale chciałbym to, co zrobił Nowosielski, jego ikony, jego postacie mają coś, co po prostu no, podnosi na piedestał dla mnie fenomen ciała, kobiety, ale no, nie prowokuje do czegoś, żeby robić profanum, żeby po prostu perwersję uprawiać, ale czytać to w wymiarze pewnej świętości ciała, choć będziemy to mieli spektakl erogenny.
Ja bym te dwie rzeczy połączył. Ciężar jest, bo się ma tęsknotę, żeby gdzieś dalej zajrzeć, żeby jeszcze coś znaleźć, czego nie dotknąłem. Mówię już o samej tajemnicy człowieka, nie o samym języku i jakim się posługiwać, bo to też jest istotne i też szukam dla niego środków jakichś, ale wydaje mi się, że ten rodzaj teatru, który od przywołanych 50 lat uprawiam, jest dla mnie czymś, co pierwsza rzecz, zabrało mi świadomość upływającego czasu. To mi się zdaje, że to się stało chwilę. A wynika też to z tego, że za każdym razem chciałbym gdzieś głębiej zajrzeć. A jeżeli głębiej zaglądam, to chciałbym znaleźć środki plastyczne i obrazowe, takie, które by mi w tym pomogły. A z drugiej strony jest też potrzeba, przychodzi to chyba z wiekiem, jakiejś ubogości środków wyrazu, żeby się nie poddać meandryczności, dekoracyjności obiektów, rekwizytów, nie wiem, czegoś, co jest tylko ornamentem, a bardzo często nas uwodzi. Tego się bardzo boję i czasami nawet dostrzegam, że sam się na tym złapałem, że mi się coś spodobało, ale później mówię, dlaczego mam tylko myśleć, że się wszystkim spodoba, jak ja czuję, że mnie to bardzo łatwo zdobyło. I to znaczy, że gdzieś się minąłem z tym przekazem. No, to jest jeden z elementów tej drogi. Po każdym spektaklu jest następny. Kiedyś powiedziałem, że to jest taka forma istnienia dla mnie, ten teatr, że to nie jest ani zawód, tylko po prostu los tak rządził, że dał mi narzędzia, jak mnie przez to zobowiązał, żeby tymi narzędziami no, usprawiedliwić swoją obecność tutaj na tym padole. Trzeba coś z tym zrobić, jakoś trzeba się z tego rozliczyć. No i może dogonić ten horyzont, ale mam wrażenie, że to może być trudne albo niemożliwe. On się rodził długo. Każde spektakle powstające miały najpierw odległość jednego roku, dwóch, trzech, a ten już jest po czwartym roku. Oczywiście na to się, co ma się zdarzyć, to znaczy składa się nie literatura, może nie jakieś zaistniałe konkretne fakty, ale jakaś po prostu śledzenie życia z dnia na co dzień i nagle wyskakują mi takie elementy, które podświadomie mi podpowiadają, że jest ten temat, powinienem go ruszyć. Tym tematem w spektaklu Kres jest natura, jest przyroda, jest ten świat, jak nawet w programie napisałem, który równolegle w nim żyjemy, ale można znaleźć duże podobieństwo, a nawet czasami przenikanie naszego losu, człowieka z naturą, z przyrodą, z wszystkimi, co nas otacza, z wilgotnością, z wiatrem, z drzewem, z szelestem. No, jest to cała paleta tych środków, które nas dotykają. Ja gdzieś od pewnego czasu się zanurzyłem w takim pejzażu, pozostałem z nim długo i okazuje się, że on nie był nudny, że nie chciało mi się go opuszczać, bo nagle widzę, że o różnych porach dnia on jest inny, że na jesień jeszcze coś się innego dzieje, że czasami wydaje się, że on ginie, a nagle się rodzi i daje nam jakąś optymizm. No, ta paralelność losu człowieka z przyrodą jest chyba w jednym z tym spektaklu ważna, ale też tytuł mówi trochę jeszcze kres, bo zdawałoby się, że i przyroda i człowiek swój czas mają i się on kończy. Jest proces odchodzenia, proces gnilny. Nie ma nas, po prostu zdmuchniemy to jak popiół i tylko świadomość już innych, tych co są, o nas jest żywa. I tutaj bym chciał zostawić widzowi, ale myślę, że podświadomie kierując go na to, choć nie jest to taka Biblia Maluczkich, by jednak sobie powiedział, czy to jest kres. A więc zadaję ten znak zapytania, ale nie w tytule, tylko już u każdego z osobna widzów, bo każdy ma inne doświadczenie, inne przeżycia i podłoży sobie inny świat, jaki się może potem kiedyś przed nim otworzyć. No i to jest to pytanie, które chyba już w pierwszym spektaklu Ecce Homo powstało i ten tytuł Oto Człowiek jest dalej trwa w nim. Chyba robię cały czas jedno przedstawienie.